Siemanko, dla MMA.pl Adam Lewicki, a ze mną Marcin Dubiel, dzisiaj zwycięski. Siemanko. Cześć, cześć. No, do twarzy ci z tym pucharem. Dziękuję. Jesteś z siebie zadowolony? Myślę, że jestem. Szczerze mówiąc, i tak mam do siebie pretensje o parę rzeczy, które poszły nie tak podczas tej walki. Nie powinienem był popełnić paru błędów, no ale na koniec udało się i z tego się najbardziej cieszę. Słuchaj, wiem, że jesteś bardzo zmęczony, więc długo nie będę cię męczył. Czym Czarek cię zaskoczył w tej walce? Wiesz co, wbrew pozorom on tam raz nawet chyba dosiadł, w dosiadł mnie prawie wziął, więc gdzieś tam przy tych obaleniach chyba ze 2-3 obroniłem, a jedno no to takie mu się udało, co prawda z moją gilotyną, ale było to dla mnie zaskoczenie. Szczerze mówiąc, taki najbardziej przełomowy moment w tej walki to było, jak staliśmy pod siatką i ja też go zapędzałem, to była w sensie moja taktyka, w sensie tak sobie w głowie obrałem, że chcę go zapędzać do swojego narożnika. Wiedziałem, jakby miałem doświadczenie z poprzedniej walki, że wiedziałem, że bycie pod narożnikiem przeciwnika to jest kiepska sprawa, więc starałem się go tam zapędzać, udało mi się, tam trener krzyczał kolano, więc mu nasunąłem głowę. Jak strzeliłem to kolano, to kurwa się zdziwiłem, że on jeszcze stoi, więc no to był dla mnie taki przełomowy moment. Co zmieniło się w twojej psychice od poprzedniego pojedynku? Myślę, że wiele rzeczy się dopiero zmieni. Teraz na pewno to wydarzenie miało wpływ na to, jak będzie wyglądała moja psychika, ponieważ czułem się bardzo niepewnie w niektórych sytuacjach. Teraz pewnie tej pewności siebie trochę nabiorę i mam nadzieję, że za nie wiem, pół roku uda nam się dać zajebisty pojedynek z Kacperem. Ostatnia kwestia, no właśnie, Kacper, myślisz pół roku, czy to jest odpowiedni moment na... czy to jest odpowiedni czas, okres na przygotowania? Tak, myślę, że gdzieś tam okolice grudnia, listopada, jak będzie ta gala 12, to byłoby idealnie, zobaczymy, co powiedzą włodarze. Dobra, zatem dziękuję ci za wywiad. Dziękuję. Jeszcze raz możesz pokazać do kamery fenomenalny puchar. Dzięki. Dzięki.